Na Jasnej Górze odbyła się pierwsza pielgrzymka żołnierzy wyklętych. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 kombatantów podziemia antykomunistycznego. Mszę w kaplicy cudownego obrazu odprawił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Homilii przysłuchiwał się nasz reporter Szymon Oślizło. Na Jasnej Górze zakończyła się pielgrzymka kombatantów podziemia antykomunistycznego. Te uroczystości rozpoczęły się dziś od specjalnej gali, na której wręczono pamiątkowe ryngrafy, czyli to rodzaje medalionów. Ta pielgrzymka zgromadziła około 60 kombatantów, co można powiedzieć, że była to historyczna pielgrzymka, dlatego też, że pierwszy raz osoby represjonowane spotkały się razem na Jasnej Górze. Dzięki organizatorom przyjechały one nie tylko z całej Polski, ale także z terenów dzisiejszej Litwy, Białorusi czy Ukrainy. Po gali wręczenia medalionów odbyła się uroczysta msza święta. Przed cudownym obrazem słowo do zgromadzonych wygłosił arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Ten głos polskich serc nakierowany ku sercu Maryi łącza się szczególny ton. Cóż to za ton? Ton wywiedziony z waszych serc. Serc żołnierzy niezłomnych, serc żołnierzy wyklętych, szczególnych synów polskiego narodu, twórców tej karty narodowej historii, która po latach niebytu i swoistej atrofii pamięci, powtarzam z całą mocą, powraca na scenę polskiego życia. Po Eucharystii w Kaplicy Pamięci Narodu odsłonięto specjalną tablicę poświęconą żołnierzom niezłomnym. Na tej tablicy napisano m.in. żołnierzom niezłomnym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztw. Po tym odsłonięciu dla wszystkich zgromadzonych przygotowano prelekcję historyczną oraz przedstawiono film, który opowiadał o historii żołnierzy niezłomnych. Organizatorzy tej pierwszej pielgrzymki zapowiadają, że będą kontynuacje. Ta pielgrzymka zostanie zorganizowana za rok i liczą oczywiście na to, że w tym samym składzie wszyscy ci, którzy walczyli z sowietyzacją Polski, spotkają się.